Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera Evstone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. I patrzcie, co dzisiaj do nas przyjechało. Mamy tunel otwarty. No i patrzcie, coraz więcej śniegu. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. Cześć, witam. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Jan z Kawina. I patrzcie, co dzisiaj do nas przyjechało. Świeżuteńka ID5, chociaż wytrawni widzowie, wytrwali, już ją widzieli. To jest auto Grzegorza i Lili ze Szczawnicy. I tak jak kiedyś tam obiecali, że przyjadą na zakopany test, troszkę nam się nie składało. Dużo pracy i u nich, i u mnie. No ale w końcu się udało. Jak widzicie albo nie widzicie, teraz zaczął właśnie pruszyć śnieg. A my wybieramy się w 100-kilometrową podróż do Zakopanego. Będzie to pierwszy Zakopany test pod tunelem. Są jeszcze odcinki nagrane, gdzie jeździliśmy dookoła tunelu, natomiast dzisiaj przejedziemy tunelem. Cześć, witam. Dobry, witamy serdecznie. Miło Cię znowu widzieć. Wysiadamy? Niekoniecznie, siedźcie, bo zimno. Dobra, Grzesiek wysiadł, to idziemy się przywitać z Grzegorzem. Grzegorza już zapewne znacie, jak mówiłem. No i co? Szybkie 360. Jakby ktoś nie oglądał, no to pewnie się opony zmieniły od ostatniego testu. Zmieniły się zima. Goodyear Ultra Grip Performance 235, 50, 20 z przodu, a z tyłu jest 2,55, 4,5, 20. Kurczę, ale to ma wielkie buty. To co, zobaczymy krótkie 360. No jestem ustawiony pod siebie, od razu nagram 74%, tu jest nowy już soft, więc pokazuję procenty. Dobrze, że Volkswagen się uczy, bo kiedyś to auto nie potrafiło pokazywać procentów, chociaż ID5 chyba wyszło od razu z wersją 3.1 softu i od razu mieliśmy procenty. Także plus dla marek, które się uczą. No i patrzcie, ile tu jest przestrzeni. Tu jest ponad dwie pięści, ponad pięść wolnej przestrzeni nade mną, ale co najlepsze, to jeszcze zaraz Wam pokażę. Idziemy do tyłu. I teraz co? Pomiary bagażnika. No bagażnik to jest coś, co mi się w tym aucie po prostu podoba bardzo. Ja byś tu zrobił zbliżenie. Patrzcie. Mamy tutaj metr w tym kierunku. Teraz między nadkolami. Między nadkolami mamy kolejny metr. A jak wejdziemy we wnękę, no to będziemy mieli 100, prawie 30 cm. A teraz na wysokość do półeczki mamy 55 cm, czyli metr na metr na 55, to co tu widzimy, to jest 550 litrów na oko, ale tu jeszcze mamy bardzo fajny schowek na kable. Nie ma co prawda w tym aucie franka, czyli przedniego bagażnika, ale ten schoweczek zawsze jakoś tu do niego się uda dostać. Tu jeszcze mamy długoterminowe 7000, to samochód zużywa 16,9. Uważam, że całkiem dobry wynik na tak wielki samochód. No i co? Ruszamy do Zakopanego. A tam mamy stop i play. No i tutaj jak ktoś zrobiłby taki filmik, jak krok po kroku wyłączyć na stałe lane assist, to myślę, że zrobiłby dużo dla dobra ludzkości. A czemu tak mówię? Bo na tego typu drogach, no niestety lane assist nas spycha na czołówkę, więc bardzo by było dobrze go na stałe wyłączyć, a nie za każdym razem, jak zaczynamy podróż. Zwłaszcza ktoś, no choćby mieszka w takich okolicach. Także tam zróbcie filmik, dajcie linka, tylko podeślijcie mi to mailem, bo niestety YouTube tu ma taką funkcję przeze mnie włączoną, bo było dużo spamerów, że linki pod filmami no niestety są usuwane z automatu. Natomiast jakby ktoś taki filmik zrobił, podeślijcie na maila naprontpopolsce@gmail.com. Ja to oczywiście udostępnię i jak krok po kroku wyłączyć to na stałe. My tutaj dzisiaj no nie będziemy mieli czasu, żeby się nad tym doktoryzować. A myślę, że byłoby to bardzo cenne dla wielu użytkowników Volkswagenów z serii ID. Bardzo mi się tu fajnie jedzie, ja lubię takie pierwsze wrażenia, bo powiem Wam, że czasami mam tak, że do auta wsiądę i po pierwszym metrze już wiem, czy mi się fajnie jedzie, czy nie fajnie, więc jako pasażer rewelacja. Zawieszenie, tak jak poprzednio mówiłem, raczej sztywne, chociaż ostatnio chyba jakimś sztywniejszym autem jeździłem, bo dzisiaj mi się wydaje subiektywnie bardziej miękkie niż ostatnio. Natomiast jędrne. Na pewno auto takie zwarte, gotowe do jazdy. Za kierownicą też miałem okazję jeździć, więc jak ktoś lubi takie jędrne samochody, będzie na pewno zadowolony. A my co, 5 km przejechaliśmy, 7 minut za nami. Plątając się tutaj taką lokalną dróżką, mamy na razie 21 kWh zużycie. Natomiast sporo nam idzie na ogrzewanie. Tutaj na postoju było to nawet z 1,5 kW.
ale to pewnie dlatego, że auto chwilkę stało, tu się wyziębiło, a potem zobaczymy, jak to się ustabilizuje w dalszej części jazdy. Moje pytanie pierwsze, Grześku, do Ciebie. Skąd to w ogóle taki pomysł na elektryka? Od czego, gdzie ta iskierka była? Pierwsza, najpierwsza. Od 2 lat gryźliśmy się z żoną z tematem, a jeździłem pierwsze Skodą Enyaq i Kia Eniro później. Ale to takie były krótkie przejażdżki. No, w tamtym roku żeśmy stwierdzili, że będziemy zmieniać samochód. No jak zmieniać, no to na co? No to może na tego elektryka. No i tak jakoś żeśmy zdecydowali, no i wymieniliśmy ten samochód, zamówiliśmy właśnie to ID5. Jaka to jest wersja? GTX. Czyli najlepsza, jaka może być, według mnie. Jedyna słuszna. Jedyna słuszna, tak. Na 4 koła napęd. Prawie 300 koni. Nic więcej nie trzeba. Zdecydowanie chcę jechać. Tak bym to podsumował. Jak mogę tak niedyskretnie zapytać, ile to Ci auto finalnie wyszło po tych wszystkich dopłatach? Pamiętasz kwotę? To znaczy, konfiguracja skończyła się na 247 200 dokładnie i to już była maksymalna suma, żeby właśnie dostać tą dopłatę 27 000. To po tych 8 tysiącach zadam Ci takie pytanie, czy kupiłbyś go jeszcze raz? Oczywiście, że kupiłbym go jeszcze raz. Bez problemu można jeździć samochodem elektrycznym. Żaden problem, że auto jest tylko taki jeden minus między samochodem, no może dwa, spalinowym a elektrycznym, że mamy mniejszy zasięg i dłużej musimy się ładować, czyli w przypadku samochodu spalinowego, no to krócej się tankujemy, a poza tym to same plusy. To jak Twoje doświadczenia z długiej trasy, bo wiem, że taką już zrobiłeś. Gdzie byłeś najdalej? No, na Chorwacji to 1100 km w jedną stronę. No i doświadczenia są takie, że jadąc do Chorwacji za często się ładowałem. Ale to wszyscy tak mamy na początku, więc to taki standard. Ponieważ to był pierwszy wyjazd dalszy i za często po prostu robiłem postoje, a w drodze powrotnej tą samą trasę powiedzmy zrobiłem. Mniej o 2 razy zatrzymałem się, żeby się doładowywać. Połowę tych ładowania i się dało dojechać, nie? Dokładnie. Tak jest. A czy jakoś, nie wiem, bo jeździłeś tą trasą też autem spalinowym, jak oceniasz tutaj poziom zmęczenia na finiszu? Poziom zmęczenia na finiszu? No to dużo, dużo wygodniej i lepiej jeździ się autem elektrycznym. Dużo mniej człowiek jest zmęczony, jak dojedzie do celu. Nawet z tego powodu, że powiedzmy częściej musi się zatrzymać z racji tego ładowania. To bardziej też wypocznie. Samochód wymusza zdrowszy styl bycia. Bycia, dokładnie. No. Też mam takie doświadczenie, że generalnie to nie jest jakiś minus, tylko jak się tak nad tym głębiej zastanowisz, to że musimy się regularnie zatrzymać i odpocząć, to finalnie okazuje się być plusem, przynajmniej w mojej tutaj ocenie. Wskazane jest zatrzymać się tam co 2,5 godziny, 3 godziny, prawda? No i przy okazji można się doładować, no. A tych ładowarek już na zachodzie, wiadomo, Europy, czy tam już nawet na Chorwacji jest taka masa, że nie ma problemu wybrać sobie miejsce, żeby się zatrzymać po 2,5 godziny jazdy, 3 godziny jazdy, żeby się doładować samochód i przy okazji trochę odpocząć, wypocząć. Tutaj tak, ja wiem, jak jechałeś, więc wiem, że jechałeś ze Szczawnicy do Bratysławy na początku. No wiem, że się w Żylinie ładowałeś, ale z tego, co pamiętam, to nie musiałeś się tam ładować i do Bratysławy dojechał. Nie było w ogóle potrzeby takiej. Czyli nawet w tym przypadku to auto miało więcej, że tak powiem, mocy niż ty, no bo ile godzin do Bratysławy jest ze Szczawnicy, ile się godzin jedzie tak klasycznie? No 4 godziny tak minimalnie trzeba liczyć do Bratysławy. Czyli wystarczy, że ktoś nie ma cierpliwości na 4-godzinną non-stop jazdę, to zatrzyma się i podładuje przy okazji bez potrzeby ładowania, nie? Dokładnie. A tam no, między Żyliną a Bratysławą mamy te ładowarki co chwilę. Z jakiej sieci korzystałeś? Jakieś masz tu doświadczenia? To Żylina Bratysława na Słowacji to Greenway.
I w Bratysławie tu się muszę Ciebie dopytać, bo tam jak akurat jak Ty jechałeś, to tam gdzie ja się ładowałem, na moich filmach do Chorwacji jak jadę pokazuję, tam akurat była przebudowa stacji i tam nie było tych ładowarek i Ty pojechałeś na jakieś tam inne centrum handlowe, tak? Tak. Jak to tam wygląda? Dość tam był dobry dojazd? Bardzo dobry dojazd, ładowarka 160 i fajna lokalizacja, bo można sobie iść, są restauracje, coś sobie przekąsić, napić się, odpocząć te bo tam jest 20... tak na dachu? No, tak po zdjęciach patrzyłem. Na... Tam jest nie tyle, że na dachu, tylko jakby był parking dwupoziomowy. Aha, w ten sposób. Tak, no. Do Bratysławy to z większości tutaj południa Polski dojeżdżamy autem typu ID5 bez żadnych problemów i potem gdzie kolejne ładowanie musiałeś wykonać, żeby na Chorwacji. Dotrzeć do Chorwacji? Zaraz. Czyli tutaj przejeżdżałeś przez Węgry całkowicie bez ładowania. Bez ładowania, tak. Tam byłem przygotowany, że w razie czego ściągnąłem sobie aplikację tej węgierskiej sieci ładowania. Mobility chyba, tak? Tak, a poza tym mogłem też na tym Ionity się doładować, jakby w razie potrzeby, ale nie było takiej potrzeby i dojechałem do na Chorwację już za granicą, zaraz zatrzymaliśmy się tam pół godzinki. Mursko tam jest, tak? Mursko. To moja ulubiona lokalizacja, tam jest taki bardzo malowniczy ten park nad tą rzeką. Nad rzeką, no. Fajne miejsce, tam nieopodal jest taki targ, tam można z toalety skorzystać, no, jakaś tam kawiarnia jest, także też bardzo takie przyjemne miejsce. No właśnie, można sobie iść do tej kawiarni, poszliśmy sobie tam na kawkę, wypiliśmy kawkę, pół godziny szybko minęło, właśnie fajne, przyjemne miejsce, tam była powódź, też jest opisane, jak tam ta rzeka, bo tam jest nad tą rzeką taka, tak, no, tak, nie? Tak. No, jak wysoko graniczna była, rzeka. Tak, graniczne, jak wysoko ta rzeka, wtedy była, jak była ta powódź w którymś tam roku, no i odjechaliśmy. No i następne ładowanie było, nie wiem, za 300 km, 250, 2,5 godziny, 3 godziny jazdy autostradą. No i zjazd, znowu doładowaliśmy się. No trzeba Chorwatom przyznać, tak Ci trochę wejdę w słowo, że oni fajnie to zrobili, że oni postawili na ładowarki na mopach, nie? U nas tego nadal brakuje, a to jest w sumie najfajniejsze, no bo się nie zastanawiasz, nie zjeżdżasz, nie szukasz, tylko... Praktycznie na ten moment chyba co drugi mob już jest obstawiony jakimiś ładowarkami. Fajnie zrobili. Z tego, co tam czytaliśmy, Lila, to chyba oni z dofinansowania unijnego wzięli tą kasę na te ładowarki. Tak, bo tam są oklejone tymi unijnymi naklejkami. A na jakich sieciach w Chorwacji się ładowałeś? Z jakich sieci korzystałeś? Elen. Ale no to ten główny operator i tam jeszcze jest ten chorwacki Telekom, miałem okazję z tego korzystać. Uruchamiałeś to tymi aplikacjami tamtejszymi? Tamtejszymi z telefonu, tak. Bez problemu to wszystko odpalało, także nie było żadnych tam kłopotów. Czyli da się nawet w dziewiczy rejs pojechać tak daleko i coś, co trzeba, to myślę chyba tylko trochę wiedzy, nie? Tak, dokładnie. No. Tak się tu po cichu przyznam, albo i nie. Może się wytnie, że trochę tej wiedzy Ci sprzedałem. Dokładnie. No, no i dobrze, ale jestem tutaj, na tym kanale. Planujemy to właśnie, że pomogłeś, tak? No. Cieszę się, że ktoś to docenia. Zawsze jak druga osoba po prostu wytłumaczy, pomoże, to szybciej jest ogarnąć pewne rzeczy, niż samemu do tego dochodzić. No jest to na pewno taki też niewątpliwy tutaj minus elektromobilności, że no trzeba do tego dojść, no nie da się tak jechać na pałę i w ciemno. No. Tak, no trzeba do tego dojść, a właśnie ostatnio rozmawiałem też z moim wujkiem, tam się pytał jak na tej Chorwacji, jak to te ładowarki, no to on ma tam 60 lat, ponad 60 lat. No i jak ja mu powiedziałem, że to trzeba z aplikacji odpalać, że to nie da rady, że kartą po prostu płatniczą, czy na stacji CPN jest ładowarka, a nie... Nie da się zapłacić w kasie. Nie da się zapłacić w kasie kartą, czy tam gotówką, no to już od razu odpada właśnie temat elektrycznych samochodów dla dużo starszych osób, prawda? No niestety tak jest, chociaż są u nas takie przykłady, tutaj może podlinkuję, jak nie zapomnę. Byłem na Ekoenie, czyli w Zielonej Górze i tam jest, wpinasz kabel, jest w zasadzie plug and charge, bo każde auto zaczyna się natychmiast ładować. Po zakończonym ładowaniu podchodzisz do wpłatomatu, wybierasz, z której stacji się ładować, przykładasz kartę, płacisz i tyle. No i tak powinno być wszędzie. Tak powinno być wszędzie. Kilka stacji i płatność kartą. Mówimy o takich dużych stacjach na mopach i w sumie co nam takich stacji trzeba? Takie wystarczyłyby co 100-200 km na głównych tych autostradach w Polsce i zupełnie to zmienia obraz naszej elektromobilności. No niestety jakoś to za długo trwa moim zdaniem,
ale są takie projekty, EKN wygrał tutaj trochę przetargów na te mopy, więc jest szansa, że no, powtórzą swój sukces z Zielonej Góry i no, będziemy mieli takie miejsca. No i wtedy to już nie będzie takie kłopotliwe dla osób, którzy no, niekoniecznie lubią te wszystkie aplikacje, no bo rozumiem, że nie wszyscy muszą. Oczywiście, ale mi się wydaje, że też będziemy zmuszeni, żeby postawić sieć ładowarek, chociażby z tego względu, że na zachodzie Europy, przykładowo w Niemczech, czy tam we Francji, w Austrii, tych samochodów elektrycznych przybywa w zastraszającym tempie i może być tak, że na przykład później turysta będzie chciał omijać Polskę, bo nie będzie się miał gdzie załadować, prawda? No, a Polska tam z turystyki też ma spory przychód, więc dobrze by było, żeby zadbać o turystów i te przelotówki obstawić. No, tymi stacjami. Ale ja tu zmienię na chwilę kadr. No i patrzcie, z każdym kilometrem więcej śniegu. Co prawda tutaj na drodze nie ma, ale tam na tych wzniesieniach zdecydowanie biało. A my mamy przejechane w tym momencie 27 km ze średnią 64 na godzinę, no bo dużo tutaj drogami lokalnymi. 25 minut i 22,6 zużycie. Tak to się na ten moment prezentuje. A wracając do kosztów, ile tutaj ubezpieczenie samochodu Ci wyszło? Pamiętasz, jak to było? 3500? 3500. To tak. całkiem rozsądnie, ale pamiętaj w następnym roku zadzwonić do naszego kolegi Beniamina, bo on potrafi zdziałać cuda w temacie ubezpieczeń. No po ubezpieczeń to warto właśnie zrobić sobie wycenę u jednego, drugiego agenta, no bo samochód jest w leasingu i bank też zaproponował ubezpieczenie bodajże chyba przez PZU i to było ponad 5000, prawda? Czyli tak zrobiłeś kawał dobrej roboty. A ja po prostu zadzwoniłem sobie do jednego, drugiego agenta, no i zrobili mi wycenę i najtańsza oferta na ten moment była 3500 zł, no i przedstawiłem to w banku i dało się, oni też zeszli do tej oferty. Także no da się coś powalczyć, czyli tutaj dwa telefony, nie wiem, może tak powiem, że zarobiłeś 1500 zł na godzinę, nie? Tak, może godzinę Ci zajęło zajmowanie się tym tematem. Tak, no bo jak ktoś tam na przykład bierze leasing i mach nie sprawdzi w innych firmach u innych agentów, no to później po prostu płaci maksymalną cenę, prawda? No tak jest, no. Tak jest ten system skonstruowany, że jak się nie postarasz, to Cię wyrzeźbią, jak ja to może dokładnie, tak potocznie powiem. No tak to działa. Dokładnie. No. Teraz jedziemy tutaj przepisowe 120 na godzinę i powiem, że troszkę słychać szumy tutaj z lusterek, bo lusterka są bardzo fajne, duże. Natomiast ogólnie jest bardzo fajnie to auto wyciszone. Takie tutaj moje subiektywne wrażenia po pierwszych kilometrach. I coś, co ja lubię w samochodach, gdy jakieś tutaj mamy nierówności, to auto się raz bujnie. Nie lubię samochodów, które się, jak się zaczną bujać, to się bujają jeszcze kilka razy. To zdecydowanie Volkswagen jest taki tutaj jędrny. Także to zdecydowanie na plus. A coś jeszcze byśmy porozmawiali. Co my tutaj mamy z wyposażenia? Czy tu mamy moje ulubione podgrzewane fotele? Mamy. Tutaj na ekranie uruchamiamy całe fotele, te kierownice. W zasadzie. A, i właśnie, coś tu, co od razu widzę, mamy tutaj system air care, czyli generalnie już jedziemy dość kawałek. Ja jeszcze ani raz żadnego smrodu nie poczułem. To jest dla mnie system bezcenny. Tak powinno być w każdym samochodzie. Mam taką listę automarzeń. Może ona się zmieniać, ale ostatnio na tej liście, no znaczy Kia EV6 tam jest od dawna. Jak przejechałem się BMW i4, to też tam wpadło. Audi e-tron, to pierwszy e-tron też jest na mojej liście automarzeń. No i nie wiem, czy tam dzisiaj nie dopiszę ID5. No zobaczymy, jak się tutaj auto spisze, jakie rezultaty dowiezie. Jedziemy zdecydowanie dynamicznie. Jak widzicie, wyprzedzamy, nie jest to żadna jazda na oszczędzanie energii. A do tego jest to zdecydowanie zimowy test, no bo jak widać na załączonym obrazku, chyba zaraz zmienię kadr na stałe, no będzie coraz więcej śniegu. No jeszcze jedziemy na zimówkach już, to też jakoś tam zwiększa zużycie, prawda? Paliwa czy energii w tym przypadku. No, bo zazwyczaj te opony są montowane letnie, to one są wyjątkowo niskooporowe, żeby potem lepiej w testach auto wyszło. No ja akurat nie kupowałem na zimę opon wyjątkowo niskooporowych z tego względu, że no chociażby robić długich tras. Tak, oczywiście. Bardziej wokół komina, tam ewentualnie 200 km w jedną stronę, także to jest tam bez problemu, jeżeli chodzi o zasięg.
Dobra, z takich szczegółów jeszcze muszę Cię dopytać, z jakimi mocami Ci się udało tam ładować? Jakie moce widziałeś na tych ładowarkach? Jeżeli chodzi o Chorwację. O Chorwację, no czy tam Słowację, jak... Słowacja, no to, to... Mówię o tych szybszych, bo tam wiem, że na 50 no to tam było pod 50 kW, natomiast tak, na tych szybszych jak no to 160. W sumie w Bratysławie się ładowałem na 60 dwa razy, bo w stronę Chorwacji. Na 160, tak. I na powrocie, a jeżeli chodzi o Chorwację, to zazwyczaj 50, nie jedna była 160, ale ta druga sieć ładowania, nie Elen, tylko... Ten chorwacki Telekom? Telekom, czy... tak. Aha, tak. Będziemy robić odczyt zużycia przy tunelu, ale chyba zrobię zdjęcie, bo nie będę ściągał kamery, żeby nagrać. Bo to będzie pierwszy zakopany test, całkowicie wykonany nową drogą. Dookoła, zależnie od korków, jechało się 10-15 minut. Tutaj jedzie się niespełna 2 minuty. Ale to jeszcze za chwilkę tutaj Wam pokażę, więc już niedługo, już niebawem. No i patrzmy, mamy tunel otwarty. Sprawdzimy, co nam pokazuje teraz do Zakopanego. Pokazuje nam godzinę 9, więc bardzo dobry czas. Wjeżdżamy, za 3 km będziemy na rozjeździe z Komielna Biała, czyli już za tunelem. A ja tutaj Wam trochę ciekawostek przedstawię może w międzyczasie. Będę trochę przynudzał. 2 minuty na to mam, bo 2 minuty będziemy jechać tunelem. W tunelu pamiętajcie, trzeba jechać na światłach, więc tutaj pewnie masz automatyczne, powinny się same zaświecić. Dokładnie. Ja uwielbiam te automatyczne światła, zwłaszcza jak się jedzie gdzieś, gdzie masz tunel za tunelem, to fajna opcja. No i wjeżdżamy do tunelu. Światła się zaświeciły, trzymamy dystans i no trzeba jechać najlepiej 100 na godzinę równo, wtedy ten ruch idzie najlepiej. Tak jeździłem po Europie, w tunelach po prostu wszyscy jadą równiutko i jest ok. U nas na razie taką technikę zauważyłem, że niektórzy jadą szybciej, a na końcu bardzo zwalniają. Nie zalecamy tego typu techniki jazdy. Tak, ale jak przeliczyć, ile zwolnić? No właśnie. Także najlepiej ustawić sobie na tempomacie 100 na godzinę i tak wjechać w tunel i tak tunel przejechać. Tunel ma tutaj troszkę ponad 2 km długości i kosztował ponad 2,5 miliarda złotych. Przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to było prawie 1,3 miliarda. Więc tutaj ci, którzy tak tam na Unię nadają, to by się może troszkę zastanowili. Ja tak prywatnie się zastanawiam, czy to na pewno nie dało się tej drogi inaczej poprowadzić. Jeśli ktoś wie coś na ten temat, to niech da znać w komentarzach. Z ciekawostek, to jak widzicie, jest tutaj masę kamer, masę oświetlenia, wentylacja, także tunel zdecydowanie na europejskim poziomie. Z tego co pamiętam, tutaj mamy dwa pasy po 4,5 metra, po 3,5 metra szerokości oraz dwa pasy awaryjne po 3 metry szerokości. No i tyle. Chwilkę pogadałem, jesteśmy po drugiej stronie, a gdybyśmy jechali starą drogą, no to musielibyśmy co najmniej 10 minut dłużej jechać, także skróci nam się tutaj ta droga. Zobaczymy, jak się dystans zmieni. Powinno być 100 km, zobaczymy, ile wyjdzie finalnie. Jak dobrze Lila powiedziała, pogoda dzisiaj jest urokliwa pomimo braku słońca, za to mamy początki zimy i śniegu. Ja już się cieszę na narciarstwo. Powiedz mi, jak tam z wyciągami w Szczawnicy w zimie, jak wygląda, bo tam dawno, dawno nie byłem. W Szczawnicy? No mamy Palenicę, trasę rodzinną 1800 metrów, bardzo fajny stok, no i trasę fisowską tam prawie kilometr, 900 ileś metrów, no ale bardzo wymagający stok. No i jeszcze na szczycie Palenicy są orczyki, dwa orczyki na szafranówkę, to jest taka górka i tam jest 400 metrów. No i patrzcie, coraz więcej śniegu, a ja chciałem Cię zapytać, Grzegorzu, jakie masz tu sposoby na ładowanie, jaką tu masz pokładową ładowarkę i jak możesz, z jaką mocą możesz się w domu ładować? 11 kW, no i bez problemu mogę się z taką mocą w domu ładować, bo ładuje się głównie na Niedzicy, na Zaporze. Tam... No Twoja prawie codzienna trasa i darmowa ładowarka, to trzeba nie skorzystać, no nie? Oczywiście. I tam się głównie ładuje, a w domu bardzo rzadko. No wiadomo, jak zrobią tam płatną ładowarkę i będzie wygórowana jakaś cena, no to wtedy będzie pewno 95% tak naprawdę uzupełnienia energii w domu, z tego względu, że to tak naprawdę do 5% z całej mojej jazdy to są gdzieś te jakieś dalsze trasy, które wymagają ładowania się w trasie z szybszymi ładowarkami.
No i tu też trzeba to zaznaczyć, że niektórzy myślą, że musi być tyle stacji ładowania, co stacji benzynowych. Benzyny. Nie musi być, bo 95% ładowań obsługujemy w domu. W domu, oczywiście, no bo ja mając samochód na benzynowy, czy tam na diesla, no to musimy jechać na stację benzynową, żeby zatankować paliwo, a tutaj nie musimy jechać na stację benzynową, bo możemy dokładnie załadować ten samochód w domu. A co lepsze, możemy jeszcze mieć fotowoltaikę tak jak ty i trochę tam robić autokonsumpcji i korzystać z własnego prądu. No, z autokonsumpcji to gdybym się zaczął ładować w domu, to z autokonsumpcji to bardzo dużo można skorzystać, bo ja mam tam fotowoltaikę 10 kW. I z tego co obliczyłem, że tam ponad 1000 kW to oddaje właśnie w tych 20% do Tauronu. To także teraz inteligentna ładowarka, która by ładnie się wstrzeliwała w te słoneczne godziny i wtedy zwiększała moc. I dużo, dużo więcej mógłbym właśnie z tych kilowatów odzyskać, które tracę. Nie wysłałbyś do sieci, tak, no oczywiście. Dokładnie. Więc są rozwiązania. Auta elektryczne dają możliwości. Jedyne, czego nie dają dzisiaj, to jeszcze zasięgu 1000 km, ale czy to jest jakiś problem? Myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia, nie? No dokładnie. A z ciekawostek, jeżeli chodzi o fotowoltaikę i ładowanie, jak byłem ostatnio w Tarnowskich Górach, tam u rodziny żony i podjechałem do jej wujka i on ma też instalację fotowoltaiczną 10 kW, ale wkoło bardzo dużo się pobudowało właśnie tych instalacji i często gęsto się te instalacje wyłączają z wiadomych powodu, że nie ma zużycia tego prądu, podbija się to napięcie. I akurat ja byłem samochodem i podpiąłem się z siły do niego. I uratowałeś? I uruchomiłem jemu i jemu synowi uruchomiłem tą tak, no zaczęły fotowoltaiki pracować. I tak naprawdę czysta energia ze słońca, pobierałem ją zupełnie czystą do samochodu. Nie wiem, czy to niektórzy przeżyją, że sobie dobrze zrobią ładując auto elektryczne, ale że sąsiadowi dobrze zrobili, no nie wiem, czy będą w stanie to przeżyć. Dokładnie. Ale to takie żarty się nas tu trzymają na Zakopane Teście. Zazwyczaj tu jest wesoło na pokładzie, więc po prawej jak zwykle wystawa korzeni po budowie Zakopianki. Jaki tu jest czas ładowania, jak ładujesz się w domu z tych 11 kW? No to jakbym miał zupełnie akumulator wyładowany do zera. Co się raczej nie zdarza. No to 7 godzin, no 77 kWh ma akumulator. Czyli zazwyczaj tyle śpisz i w tym czasie naładujesz samochód. Tak, to wszystko pasuje, nie? Dokładnie. Dlatego jak ktoś ma większy akumulator rzędu, tak jak tutaj, ponad 70 kWh dostępnych, z tego co pamiętam z testów Bjorna, to chyba 73 jest dostępne tak do zużycia, nie jadąc poniżej zera, no to warto mieć co najmniej trzyfazową ładowarkę pokładową 11 kW, bo no, życie z jednofazową ładowarką wiąże się nie dość, że z przeróbkami zazwyczaj instalacji elektrycznej, to jeszcze obciążamy nadmiernie jedną fazę, co powoduje tutaj rozjechanie się napięć i jeszcze większe problemy z fotowoltaiką. Także trzyfazowa ładowarka pokładowa to według mnie podstawa, no i bardzo dobrze, że Volkswagen takie rozwiązanie tutaj zastosował. Znowu się za dużo nagadałem. Dzisiaj za dużo gadam, no ale tak jakiś dzisiaj mam dzień, że się muszę wygadać. Znaczy jedenastka jest w porządku ładowarka, bo zazwyczaj w domach tam jednorodzinnych jakieś te przyłącza nie są większe niż tam powiedzmy 14-15 kW raczej. No i jesteśmy. Najwyższy pośredni punkt trasy 800 metrów nad poziom morza i robimy tutaj odczyty. Po 66 km mamy 50 minut jazdy, 78 na godzinę średnia i 26,7 zużycie. Na zewnątrz mamy 0 stopni. No i patrzcie, coś tam nawet jakby na Podhalu wychodziło słońce, tak jakoś, jakby tam jaśniej. Coś się przeciera. Często tu jest takie miejsce, że się zmienia pogoda, jak się tu przejedzie przez to zniesienie nad rdzawką koło stacji Circle K. Po prawej mamy budowę. Nawet tutaj troszkę, może pokażę Wam, jak zdążę kamerkę zdjąć. Nie jedź szybko, bo zdążę. Dobra, zdążyłem. To tutaj nawet mamy jakieś przygotowania pod asfalt. Już nie ma góry podsypki. Teraz nawet bym powiedział, że ryją, coś tu się zmieniło. Więc będzie tędy przebiegała nowa Zakopianka. Póki co do nowego targu. No i to będzie na pewno duże odciążenie, chociaż uważam, że dalej niestety tam dalej się skorkuje. No bo jak ten ruch cały wjedzie za nowym targiem na pojedynczą drogę, to szału nie będzie. No i to kolejny przykład, jak niezgoda rujnuje, no bo oczywiście, że były projekty dociągnięcia dwupasówki do Zakopanego, natomiast
zdaje się, że było dużo protestów i nie udało się dojść do jakiegoś konsensusu, ale i tak trzeba się cieszyć tym, że chociaż ta zakopianka dojedzie do nowego targu. Otwarcie podobno za rok, dwa, tak słyszałem. Natomiast patrząc na to, ile razy był przekładany termin odbioru oddania tunelu, to myślę, że różnie może być. Ale może to wzięła inna firma, nie tamta, nie ta firma, co budowała tamten odcinek. Także no miejmy nadzieję, jakoś to że pójdzie szybciej. Pójdzie szybciej. Tak patrzę tutaj, od roku jeżdżę, to wydaje się, że ta budowa idzie tak dość prawidłowo i dość szybko. Nie, no widać postępy, widać. No. Po prawej powiększenie pośladków, takie tutaj atrakcje na Podhalu. Dokładnie. A, po lewej piersi, tak? Kurczę, no nie wiem, na co się zdecydować. Trudny wybór. Co sobie mam powiększyć? Niektórzy pewnie napiszą, że mózg mam sobie powiększyć i kupić spalinówkę, ale ja z takimi tutaj teoriami już się niestety no nie zgodzę. A pół żartem, pół serio, no popatrzcie, tam cały czas coś się dzieje, pomimo tego, że ujemne temperatury, tam pracuje dźwig i most nad Klikuszową, no coraz dłuższy. Tu mamy takie, jak w autobusach, podłokietniki i niektórzy tu je, że tak powiem, hejtują, a ja uważam, że są fajne, bo są regulowane. Można sobie to fajnie wyregulować, tak żeby tu mieć pod prawym i pod lewą ręką dokładnie tak samo. Jadę teraz, ja korzystam cały czas z tych podłokietników i uważam, że bardzo fajne. Do tego są tutaj zdecydowanie mięciutkie. Mamy tutaj centymetr takiego miękkiego tworzywa. Tutaj jest mniej, ale i tak wygodnie. Zjeżdżamy do nowego targu, więc będzie czas na wytestowanie systemu AirCare, bo tu jest zawsze zadymione. Ale jakbyś chciał mieć hak, to zdaje się, że całkiem fajną przyczepkę możesz pociągnąć. Pamiętasz, jakie tu były parametry? To na 400, 1400 kg maksymalnie. I tutaj rozmawiamy o różnych tematach, bo to tylko troszkę tego wejdzie na zakopany test. Zazwyczaj jest to 5 godzin rozmów, a film trwa godzinę zazwyczaj. I tutaj, co myślisz, Grzegorzu, o wodorze? Bo czy myślimy to samo? Zaraz sprawdzimy. Okiem kierowcy elektryka, co sądzi o wodorze? Czy to będzie wodorowa motoryzacja za kilka lat, czy zostaniemy przy bateryjkach? No myślę, że nie będzie wodorowa motoryzacja za kilka lat. Dlaczego? No, dlatego, że żeby wyprodukować wodór, trzeba zużyć bardzo dużo, znaczy trzeba zużyć energii. Żeby go sprężyć, mhm, trzeba zużyć następną energię. I żeby go znowu zatankować do samochodu, trzeba znowu następną energię zużyć. Czyli lepszym rozwiązaniem jest, żeby bezpośrednio prąd załatować do baterii, no tak, do akumulatora. Potem jeszcze mamy sprawność ogniwa wodorowego, że też z tego wodoru tej energii nie dostajemy 100%, jeśli chodzi oczywiście o energię. Oczywiście, no bardzo duże straty są. Straty są, jeżeli chcemy wykorzystać wodór do napędu samochodu w porównaniu do bezpośredniego załadowania akumulatorów i pobrania tej energii do tego samego napędu. To kolejne pytanie mi to się rodzi, no bo widać ewidentnie, że no jest lobbowany wodór i czemu to ma służyć? Bo ja no nie bardzo rozumiem, natomiast znaczy podejrzewam, jak nie wiadomo, co chodzi o pieniądze, ale jakie tutaj jest Twoje zdanie w tym temacie? No moje zdanie w tym temacie jest takie, dlatego jest lobbowany, bo żeby teraz na przykład zatankować paliwo, musimy jechać na stację. Na stacji to oni ustalają cenę i ile ma być podatków, akcyz i tak dalej, i tak dalej. I z wodorem jest to samo, no też będziemy musieli, nie wyprodukujemy go sobie sami w domu, żeby go zatankować do samochodu, będziemy musieli jechać na stację i zatankować ten wodór. Jeżeli na przykład oni ustalą, że kilogram wodoru kosztuje 40 zł, to zapłacimy 40 zł za przejechanie 100 km. Ale jak stwierdzą, że chcą na przykład załatać budżet, to zrobią, że będziemy płacić 80 zł, tak? Tak jak dzisiaj płacimy na przykład za przejechanie 100 km tam samochodem, który powiedzmy pali 10 litrów. No. No i dlatego ten wodór będzie i będą te pojazdy na wodór i ludzie będą jeździli samochodami na wodór z tego względu. No, a tutaj mamy alternatywę, bo
No prąd można poza systemem wyprodukować. Nie? No oczywiście, prąd można wyprodukować poza systemem, a poza tym mamy alternatywę, możemy się ładować w domu, a w domu nie sądzę, że podniosą tak drastycznie ceny energii, żeby no po prostu zabiliby ludzi, tak? No, no dokładnie. W sensie, że wyczyścili, no ludzie się nie zgodzą na to i to nie przejdzie, że na przykład, nie wiem, kilowatogodzina będzie po 8 zł, no. No zresztą no, były takie zapowiedzi tutaj bardzo szkodliwe pewnego polityka, że będzie w gospodarstwie domowym powyżej 2000 kWh cena rynkowa energii. Cena rynkowa to jest to, co dzisiaj płacą firmy, czyli płacą około 3 zł za kWh. No i wystarczyła taka informacja, która de facto okazała się fake newsem, bo się potem szybko z tego wycofali, ale myślę, że tutaj też jest zasługa troszkę no, youtuberów między innymi, no bo zrobił się taki szum na ten temat, że no jak to może być, że koszt produkowania to jest złotówka, a my mamy płacić po 3 złote i to zabije elektromobilność, pompy ciepła, gospodarstwa domowe. No i szybciutko się wycofali z tego pomysłu i teraz no, będziemy mieli jednak w przyszłym roku ten prąd w domu pewnie po złotówce, a nie po 3. No jak podniosą VAT na 23, to na pewno po złotówce, ale koszt wyprodukowania to nie jest 1 zł, to nie wiem, czy to będzie 50 groszy. No i patrzcie, jedziemy Zakopane, czyli droga 47. I nagrywamy w Poroninie, przy Leninie, 91 km za nami, 68 na godzinę średnia, godzinę 19 czas jazdy i 23,5 kWh zużycie. Tak to się teraz prezentuje. I pewnie się będę powtarzał, ale no dzisiaj jestem taki generalnie zmęczony. Wczoraj ciężki dzień, ogólnie ciężki tydzień i kolejny samochód, w którym odpoczywam. Większość elektryków tak ma, praktycznie żadna spalinówka tego ze mną nie robi. Czyli nie pozwala mi odpocząć. Tutaj mamy no, zdecydowanie mniej bodźców, płynną jazdę. Bardzo, bardzo mi się ten pojazd spodobał. Lubię go coraz bardziej z każdym kilometrem. Kierowca doświadczony, więc też nie powoduje u mnie stresu. Powiedz mi, ile ty kilometrów już przejechałeś, Grzegorzu? Bo no, ty to sporo jeździsz, z tego co kojarzę. Kilometrów ile przejechałem, a kto to wie? Już nie do przeliczenia, miliony. Podejrzewam, że tak, no, pewno kilka milionów, dwa, może trzy. Także nie musicie pisać Grzegorzowi w komentarzu, że w aucie spalinowym to są jakieś zalety, bo Grzegorz po tych milionach to zna wszystkie zalety aut spalinowych, a pomimo tego, no jednak jeździ elektrykiem i nie zamierza go zmieniać, oddać, ani tak. Zmieniać. No. No tak to jest. No. A tak mi piszą w komentarzach, że trzeba być chorym psychicznie, żeby jeździć elektrykiem. No takie komentarze też się zdarzają. Trzeba po prostu sobie wziąć, nie wiem, wypożyczyć auto elektryczne na kilka dni, pojeździć, zobaczyć. Zdecydowanie, zdecydowanie. Jesteś kolejną osobą, która to mówi, a ja nic tu nie sugerowałem, żeby nie było. Bo są mi tacy, co uważają, że to wszystko jest ustawione i my tu grubą kasę dostajemy. I scenariusz. Ale od kogo? Od kogo? No właśnie nie wiem od kogo. Na razie to mam wrażenie, że nas rzeźbią z każdej strony, ale to inny temat. Może już nie będę go dziś poruszał. My tu generalnie robimy to z pasji, zamiłowania i chęci pokazania, że jest coś innego, coś fajnego. Przynajmniej ja mam takie motywacje mną tutaj rządzą. No jedziemy w górę, wjeżdżamy na Partałówkę. No tak kurczę, pół stopnia mniej, mielibyśmy tutaj z 10 cm śniegu, a tutaj się jednak pół stopnia na plusie, więc się topi niestety. No nie będzie dzisiaj widoku na Tatry. Ale w nocy będzie na minusie, jeżeli o tej, którą mamy godzinę, 14.23. No jutro ma być zimniej i ma sypnąć śniegiem, więc jutro będzie więcej śniegu. Jak dobrze pójdzie, to w sobotę, czyli za dwa dni znowu będę miał Zakopane test, to, no to fajna powinno jazda. Być więcej śniegu. No i patrzcie, sprzeciwka Nissan Leaf. A rok temu było ciężko spotkać elektryka na Zakopane teście, a dzisiaj to już któryś, którego widzę. No, w turystyce też właśnie widać, że jest coraz więcej tych samochodów elektrycznych przyjeżdżają turyści. Z roku na rok to przybywa tak... Lawinowo. Lawinowo, dokładnie. A tu po lewej... Będzie hotel Imperial. Na razie coś tutaj rozebrali. Kup i zarabiaj 7%. W prawo jedziemy za gruszką. I tutaj mamy port ładowania po mojej stronie, czyli po prawej. I na szczęście tutaj ładowarka Greenwaya ma dość długie kable. I myślę, że bez problemu nam
dostanie. Będziemy się tu w stanie troszkę podciągnąć. A tutaj EQV300 ze Słowacji się ładuje po prawej stronie. No i mamy Centrum Edukacji Przyrodniczej i finalną statystykę. 99 km, godzinę 32, 24,3 zużycie i 64 km na godzinę średnia. I mamy teraz 40% w akumulatorze, 137 km nam teraz auto prognozuje, natomiast jechaliśmy pod górkę, więc stąd ta prognoza jest teraz taka okrojona, bym powiedział. I patrzcie dzisiaj, jakich mamy fajnych pomocników. Grzegorz wpina wtyczkę, a ja tutaj robię za operatora. Z wygodnego siedzenia ID5. I co, udało się wsadzić? Udało się, a co by nie? No i teraz co, przykładamy kartę. Czekamy chwilę. Stycznik zaskoczył. Czyli rozpoczęło się ładowanie. Z typ 2 ładuje się EQV, a my podpiliśmy się na CCS, a więc mamy 33 kW mocy ładowania, bo tutaj stacja w tym momencie dzieli nam moc, a ładowanie do 100% będzie trwało z tej wolnej stacji godzinę 30. Tak to wygląda. To jest wolna stacja i jeszcze dzieląca moc w tym momencie. No jak zwykle La Playa, a w La Playa co polecam? Robią się tu nasze przepyszne zimowe herbatki. Petarda, rewelacja. Także my tu głodni, zmarznięci, zagrzejemy się, a przy okazji nam się podładuje samochodzik. No i tu nadal ładuje się Mercedesik, a tu nadal ładuje się ID5. I teraz sprawdzamy, jak długo nam dzisiaj zeszło z pizzą. To jest karta, która pokazuje, ile czasu je się pizzę. No i patrzcie. Zeszło nam 80 minut na jedzenie tej pizzy i doładowaliśmy w tym czasie 45 kWh. No mielibyśmy już na pewno 100%, gdyby nie to, że dzisiaj dzielimy się mocą z tym słowackim Mercedesem. No ale i tak mamy więcej niż potrzeba, więc jedziemy w stronę Krakowa. No i tutaj mamy światła w trybie auto. Mamy to podgrzewanie przedniej szyby, tylnej szyby, przeciwmgielne. No to skasujemy od uruchomienia i wracamy w stronę Krakowa. No i patrzcie, taka fajna kamerka. Tam nic nie widać, a w kamerce już widać, bo kamerka jest z tyłu. Całkiem fajnie tu widać, pomimo tego, że dzisiaj taka paskudna pogoda, to nawet nie jest tragicznie zabrudzona. I startujemy, kierownica już ciepła, fotel ciepły. No ja takie udogodnienia, zwłaszcza zimą, uwielbiam. A startujemy z 96%. No i jesteśmy na ustupie, 5,8 było, teraz już wzrasta, 6,4 kWh na 100, także nie udało Ci się wyzerować zużycia na tym zjeździe, natomiast myślę, że to wina tej ujemnej temperatury zdecydowanie, bo nawet przy 96% jak daje na B, to auto ma wyraźną rekuperację. No i korek, ja korków nie lubię, więc zawsze w takich sytuacjach aktywny tempo. No i patrzcie, przed nami stoją. Zobaczymy, czy aktywny tempomat ruszy, czy za długo staliśmy. Chyba za długo staliśmy, bo nie chcę ruszyć, czyli muszę mu tutaj dotknąć choćby przyspieszenia i wtedy się obudzi. A taka statystyka na ten moment. I tak sobie jadę na aktywnym tempomacie. No a tutaj była 50 przed nami. Auto rozpoznało i samo zwolniło. Ci przede mną nie mają takiego systemu, więc mi trochę uciekli. A teraz będzie koniec 50. Zobaczymy, co się stanie. Czy coś się stanie? Czy przyspieszy? O, rozpoznano 90 i się rozpędza, nie? I zwalnia. No i patrzcie, ciemna noc, a tam, kurczę, betonują. Także praca w re. To się chwali. A ja tutaj już doceniam bardzo fajne światła. Już tu mi momentami... O, patrzcie, jak teraz światła skręciły. Fajnie, że się to nagrało. Nie dość, że skręcają, to jeszcze czasem tak się zapalają, jak trochę długie, a trochę wycina. No zależnie jak tu jedziemy, jaka jest sytuacja na drodze. Natomiast cały czas tak kombinuję, żebym ja dobrze widział. I to mi się podoba zdecydowanie. No i patrzcie, tutaj zawsze trzeba było stać w korku i skręcać w prawo. Na razie mam ograniczenie do 70. Czyli nie 100 na godzinę, jak w tamtą stronę. Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu. No to jedziemy 70. Czyli co, w tą stronę się jedzie 70, a w tamtą 100? Nie wiem, w tą stronę jeszcze nie jechałem, to jest mój pierwszy... A nie, tam jest stówka z powrotem. Nie, bo oni znaków zapomnieli pościągać. Może temu, że tu barierki stoją. No i co? No i teraz mamy 100, no to 100. No to jedziemy. Jedziemy stówką. No i tak wygląda
tunel. Jedziemy teraz na Kraków, czyli w kierunku północnym. Jasno jak w dzień. No tunel taki zdecydowanie europejski. Z tym, że chyba szerszy niż na Chorwacji, nie Grześku? Szerszy, dużo szerszy. W Chorwacji szerszy. Są zdecydowanie węższe te tunele. Myślę, że spokojnie trzy pasy mogłyby tutaj być. Jeszcze jakiś mały pas awaryjny by się zmieścił. Tu po lewej jakieś wyjście awaryjne było, tu kolejne. Także trochę tego tutaj jest. I to chyba pierwszy tunel, w którym widzę odcinkowy pomiar prędkości, tak szczerze mówiąc. No. System Erker działa, bo nie śmierdzi. Jakieś hydranty po lewej, znowu awaryjne wyjście. W sumie mamy tutaj pasy, a jeszcze jest kawałek chodnika, także mamy 3 metry tego pasa awaryjnego i jeszcze ponad metr chodniczka, także no bardzo, bardzo szeroki ten tunel. Chyba jeden z szerszych, jakimi jechałem. Kilka tych tuneli już mi się udało przerobić. No dobra, na końcu widzę wentylatory. Na szczęście tutaj my mamy dobre auto, to nam nie śmierdzi. No i koniec tunelu, koniec odcinka pomiaru prędkości. No i tutaj w tym miejscu dawniej wjeżdżaliśmy, nie, tym kawałek dalej, tu za tym mostem się wjeżdżało na poprzednich Zakopane testach. Nie wiem, czy nie zmontuję tego Zakopane testu, nie puszczę go szybciej, także jeszcze, no zobaczymy, jak to pomontuję. Jest szansa, że po tym odcinku jeszcze będą chyba 2 czy 3 Zakopane testy naokoło, bo mam troszkę zapasu nagranego. A ten może puszczę jutro. No zobaczymy, czy się wyrobię z montażem. I już jedziemy po starym odcinku. No i jesteśmy u celu. Dowieźliśmy jeszcze 77%. I aktualnie mamy taką statystykę. Tylko mamy tutaj od uruchomienia, to skasowaliśmy. W dół zawsze więcej kilometrów. Czyli w dół wyszło 100 km, godzinę 51. Troszkę nas korki w Nowym Targu przystopowały, stąd taka nieduża średnia 53 na godzinę i całkiem sensowne zużycie jak na dzisiejsze warunki. Było nawet na, no myślę, że średnia temperatura z dzisiejszego odcinka to 0, bo raz było troszkę na plusie, raz troszkę na minusie. Także 15,3, bardzo fajny wynik i króciutkie podsumowanie. Bardzo mi się dobrze ID5-ką jeździło. Ja lubię takie zawieszenia, takie układy kierownicze, takie auta, które dobrze jeżdżą. No Volkswagen zawsze dobrze jeździł. Do tego menu no, trzeba by się było przyzwyczaić. Do tych przycisków dotykowych no, pomału zaczynam się przyzwyczajać, ale nie jestem ich zwolennikiem. Grzegorz trochę więcej pojeździł i mówi, że da się z tym żyć. No i chyba tyle z podsumowania. Myślę, że dzisiaj do takiej mojej listy marzeń, może bardziej realnych, dopisuję ID5, bo naprawdę kawał fajnego samochodu. Nie jest to marzenie z gatunku za 500 000 czy 1 000 000, ale uważam, że bardzo fajny komplet cech. No zdecydowanie fajniejsze auto od naszego Eniro, po pierwsze, bo się szybciej ładuje, po drugie, bo jest lepiej wyciszone tak przy 120, po trzecie ma większy bagażnik, możliwość ciągnięcia przyczepy, a do tego te światła, no to uważam, że petarda. No chyba tyle. Jak zawsze bardzo wszystkim dziękuję za uwagę, patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć! Do zobaczenia.